Ten tydzień będzie dla mnie totalnie fit, ponieważ powoli wracam do planu treningowego. Zaczęłam dietę z dietetykiem sportowym i mam nadzieję, że ten vlog mega Was zainspiruje do działania, bo zamierzam być turbo ekstra najsprawniejszą wersją siebie. Lecimy z tym tygodniem. Wspominałam Wam już chyba, że zaczęłam współpracę z dietetykiem sportowym i jest to coś, co chciałam zacząć od naprawdę dłuższego czasu, ale cały czas przekonywałam siebie, że to jest bez sensu, bo po co mi to, przecież umiem sama sobie zrobić dietę. I w końcu stwierdziłam, że kurde, nigdy nie poznam tak naprawdę swojego potencjału, jeśli nie dam temu szansy, nie spróbuję i nie zobaczę, jak taki specjalista dopasuje mi dietę do moich potrzeb sportowych, jak dla prawdziwego sportowca, no bo nie ukrywajmy, trochę tej aktywności mam i tak naprawdę mój tryb życia to jest taki tryb półprofesjonalny, sportowy, więc jeść też powinnam odpowiednio. Pierwszym takim bodźcem do tego, żeby w ogóle zgłosić się do dietetyka sportowego, było to, że czasami nie miałam ostatnio siły na treningach, jeszcze w trakcie mojej trasy treningowej, a właściwie trochę przed nią, czyli tak kwiecień, początek maja. No i stwierdziłam, że właśnie coś jest nie tak i zauważyłam, że czasami nie dojadam i że ta moja dieta, mimo tego, że jest zdrowa, to chyba nie jest wystarczająca przy takiej aktywności i zgłosiłam się do dietetyka, którego bardzo sobie cenię, byłam u niego na kursie kiedyś i poprosiłam właśnie o współpracę. No i stwierdziłam, że dam temu szansę, bo dzięki temu będę mogła zobaczyć, jak reaguje moje ciało i wiecie, jak to będzie wyglądać, jak będą wyglądać moje treningi, jak będzie wyglądać moja sylwetka, kiedy będę miała dietę szytą na miarę. Tak tylko tu nadmienię, że ta dieta sportowa to nie jest to samo co dieta odchudzająca, więc nie chciałabym, żebyście myśleli o tym w ten sposób. To jest raczej dieta, która ma być dostosowana do tego, ile kalorii wydajecie na treningach, jakie to są typy aktywności, bo czasami na przykład przy bieganiu długodystansowym potrzebna jest dieta z dużą ilością węglowodanów, żeby mieć tą energię do biegania i dzięki temu też mieć lepsze wyniki, więc mam nadzieję, że u mnie też tak się to stanie, że zacznę jeść według tej diety i będę miała turbo fajne wyniki. Bardzo żałuję, że jak trenowałam lekkoatletykę, to nie miałam dostępu do czegoś takiego. Zresztą mama pomyślałaby, że zwariowałam. Na razie przez pierwsze dwa tygodnie mam taką dietę wstępną, która ma trochę ograniczoną liczbę produktów, żeby sprawdzić, czy na wszystkie dobrze reaguję, czy kaloryczność jest odpowiednia, czy nie jestem głodna. Więc jak możecie zobaczyć, mam tutaj mnóstwo notatek, które już daję, bo mam notować wszystkie wrażenia po posiłkach, czy mi smakuje, czy mi nie smakuje, czy byłam głodna, czy nie, czy coś zmieniłam, więc staram się być w tym bardzo rzetelna. Jak znacie mój charakter, to wiecie, że po prostu taka jestem. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że niedługo zauważę już jakieś pierwsze zmiany, będę miała więcej powera na treningach, co mi się przyda, biorąc pod uwagę fakt, że wracam po zabiegu i treningi będą coraz bardziej intensywne, nie? Powrót do formy to nie tylko cardio, rower i bieganie, ale też wzmacnianie. I powiem Wam szczerze, wcale mi się nie chciało dzisiaj robić tego drugiego treningu, ale wiem, że to też jest konieczne do tego, żeby nie mieć kontuzji podczas mojego treningu biegowego, ale też wzmacniać całe ciało po przerwie, więc lecimy z tym koksem. Chcę być jeszcze sprawniejsza, jeszcze bardziej fit, chcę być najsprawniejszą wersją siebie na ten moment i to mnie też bardzo motywuje do działania. Powoli wprawiam się w to gotowanie z rozpiski 1:1. Zazwyczaj nawet jeśli miałam jakieś rozpisane diety, czy korzystałam właśnie z jakichś jadłospisów, to nigdy nie byłam w tym aż taka dokładna, a tutaj sama siebie zadziwiam, bo jestem bardzo zmotywowana do tego, żeby rzeczywiście się słuchać w 100% tego, co dietetyk mi kazał. Dlatego wszystko ważę, wiecie, odmierzam, sprawdzam, czy na pewno jest tak, jak miało być. Przygotowuję zgodnie z wytycznymi, bo bardzo chcę zobaczyć efekty tej diety. Jestem bardzo ciekawa, jak ona wpłynie właśnie głównie na moje treningi, bo im więcej się też uczę jako trener, tym bardziej rozumiem, jak ważne jest odpowiednie żywienie sportowca. I ten obiad na rozpisce wyglądał mega nudno i to był jeden z tych posiłków, na który się nie cieszysz, nie? Typu wiesz, że masz go zjeść, ale nie jesteś zachwycony, ale powiem Wam, że ułożyłam to na talerzu i wygląda dużo, dużo lepiej i nawet całkiem spoko, biorąc pod uwagę, że ta dieta przez pierwszy ponad tydzień jest lekkostrawna, więc dużo produktów jest wykluczonych na razie jeszcze z mojego jadłospisu. Nie ma cebuli, nie ma czosnku, już Patryk się śmiał, że przez to zabiorą mi paszport Polaka. Naprawdę spoko, myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej z tym obiadem dzisiaj. Ba-dum-bum, do-do-do-do, ba-dum-bum.
Kupiłam sobie ten kurs oddechowy już jakiś czas temu, ale świadomie go w ogóle nie odpalałam i on ciągle gdzieś tam leżał na moim koncie z kursami, bo bałam się tego, co usłyszę odnośnie właśnie oddychania nosem i dopóki nie miałam zrobionej operacji, to jakoś tak odwlekałam to w czasie, bo stwierdziłam, że skoro i tak ja nie potrafię oddychać nosem na tamten czas, to tylko się zestresuję jeszcze bardziej i w ogóle już całkiem się nakręcę. Ale teraz jak już jestem po tym zabiegu, mam prostą przegrodę nosową i rzeczywiście zaczynam oddychać prawidłowo, fizjologicznie, czyli nosem, to stwierdziłam, że to jest ten moment, zwłaszcza że tak jak wam wczoraj mówiłam, miałam pewne problemy przy bieganiu. Jestem na jakiejś 30 minucie, 33 minucie i słuchajcie, czuję się jak na matmy w liceum. Jest bardzo, bardzo dużo materiału i bardzo dużo wiedzy. Jakby taka wielka pigułka i wszystkie rzeczy są ważne. Więc jakby dużo będę musiała sobie przyswoić i myślę, że to będzie coś, o czym będę myśleć jeszcze przez długi, długi czas, żeby się tego tak nauczyć i rzeczywiście to potem stosować nie tylko w swoich treningach, ale też wprowadzać do waszych treningów. Dzisiaj był jeden z tych dni, kiedy zaczynasz trening z takim małym nie chce misiem, ale robisz i w połowie robi się ciężko i zaczynasz sobie myśleć, po co sobie to robię i dlaczego nie przestanę. Przez 20 ostatnich minut treningu miałam prawdziwy kryzys, ale potem skończyłam i stwierdziłam, że zrobię jeszcze dodatkowe 15 minut, żeby mieć równo 60 minut pracy na rowerze, bo tak jak wam wspominałam w poprzednim vlogu, tym sposobem też przygotowuję się do półmaratonu. Rowerem też można przygotować się do półmaratonu, więc troszkę bardziej intensywne wysiłki już sobie na nim robię. Ale psychicznie dzisiaj było ciężko. Dzisiaj było naprawdę, musiałam z sobą walczyć cały czas i sobie mówić, że dam radę i będzie w porządku i dałam, jestem z siebie dumna, ale w trakcie było obrzydliwie. When James moved to Sweden, it took him a few years to get used to the cold weather. Okay, thank you. Bye. Dobra, dzień rozpoczęty od angielskiego, więc mózg rozruszany. Zaczęłam się uczyć z native speakerką. Mam wrażenie, że chyba tamtej jesieni, na początku dlatego, że chciałam otworzyć kanał z treningami po angielsku, ale w trakcie ten pomysł trochę się rozmył, bo okazało się, że doba nie jest aż taka długa. Ale angielski mi został. Dlaczego? Oprócz tego, że zaczynam coraz bardziej swobodnie rozmawiać po angielsku, a tego mi właśnie brakowało, bo ile pisanie, czytanie, rozumienie u mnie jest na naprawdę dość wysokim poziomie, bo ja się uczę fitnessowych rzeczy po angielsku, czytam jakieś badania i wszystko rozumiem. O tyle jak miałam porozmawiać z kimś na wakacjach, to było I'm potato, więc właśnie z tego też powodu zaczęłam się uczyć oprócz tych treningów po angielsku i to zostało. Ale poza tym mam wrażenie, że jak właśnie uczę się angielskiego, to poruszam jakieś inne obszary mózgu i takie poczucie, że nie stoicie w miejscu, tylko robicie coś do przodu, uczycie się czegoś nowego, mózg tego moim zdaniem bardzo potrzebuje i mam wrażenie, że po prostu to dobrze wpływa na mój taki rozwój intelektualny, ale też emocjonalny. Czuję, że robię coś dobrego dla siebie. Angielski za mną i teraz czas na ekscytującą część, czyli jedziemy zaraz do Borowic, do naszej chatki na środku lasu, więc muszę skończyć pakowanie. To będzie taki mój, wiecie, taki ostateczny test mojej motywacji. Jak będzie wyglądał mój jadłospis po środku niczego. Pierwszy raz w życiu przyda mi się chyba coś, co kupiłam 100 lat temu. To są takie silikonowe rzeczy, które nakładasz na jogurt i tak dalej, żeby nie ciekło. I wreszcie znalazłam tego zastosowanie. Po prostu jak przenosicie całą kuchnię do innego miejsca, na przykład jedziecie na wakacje, gdzie nic nie ma, to wtedy się przydało. Zobaczcie, mam otwarty jogurt, nakładam to i pyk! Zakryty. Zarąbiste to jest. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w naszym domku, w samym środku, niczego przysięgam, ale najfajniejsze jest to, że już widzę, że mamy taras, więc już wiem, co będę robiła jutro. Zobaczcie, mam zamiar tutaj poćwiczyć, o ile pogoda dopisze. A tu tylko las. Las. Tu jest też kanapa i jest też góra. Gdzie mamy, zobaczcie. Jakie stanowisko do pracy.
takiej sypialnie. Jest tylko jedna pada. Dość duża. Mianowicie nie ma internetu, a miał być. Więc nie jesteśmy zbyt zadowoleni z tego. Bo mimo tego, że ludzie wiem, że wybierają slow hopy po to, żeby całkowicie się odciąć, ale może nie aż tak całkowicie. Więc na razie jesteśmy odcięci kompletnie od świata. I nie wiem, co z tym zrobimy. Słodziak jesteś. Proszę, nie pokazujcie tego materiału nic tej sznurkowi, ale sąsiedzi przy chatce mają psa i ten pies chyba myśli teraz, że jest z nami na spacerze i jest nasz, więc nitka, sznurek, to nie tak jak myślicie. Patrzcie na to. Wow! Mówię jak typowy mieszczuch, nie? Którego wypuścili na wieś. Na jeden dzień. Wow! Powietrze. Ale trochę tak jest. Trochę tak jest. Czy jak Juka robi kupę, to my musimy po prostu sprzątać, jeśli ona uważa, że my jesteśmy na spacerze? Biorę w rękę. Juka, my nie będziemy tego sprzątać. Nie, ja coś wybiorę z tego. Wow. Biegnę tutaj dokładnie tą samą trasą, którą biegałam jakieś dziąte na obozy, jak byłam nastolatką. Identyczna. Minęłam hotel, w którym spałam. Minęłam jedyny sklep, który to jest, w którym kupowałam słodycze. Minęłam restaurację, w której jedliśmy się na niebiadę kolację. I zaraz zbliżę się do górki, na której zawsze oszukiwaliśmy, bo trener już nie widział, więc wszyscy przychodzili do marszu. A teraz jestem już dużą dziewczynką i biegnę całą na raz. Mam nadzieję. Zaraz zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki. Zasady, które sobie dałam, są proste. Mogę zwolnić, ale nie mogę zatrzymać do truktu. Będę lepsza niż nastoletnia Marta. Tętno mega wysokie. Robi się naprawdę ciężko. Nie wiem. Nie dam rady. Mam teraz wyzwanie. Może do końca pobytu tutaj uda mi się to zrobić. Nie dam rady, już było do odmowy. Ja nigdy nie odpuszczam. Chyba, że naprawdę nie mogę. I uwierzcie mi, że to... Nie, jeszcze zobaczyłam, że za tego zakrętu wyłania się samochód, tam jest kurwa jeszcze wyżej. To mnie chyba zdemotywowało też. Dobra, pora na obiad z diety. Powiem wam, że do tej pory na razie trzymam się jadłospisu, więc bardzo się z tego cieszę. Dzisiaj nawet mam kurczaka z kuskusem, więc przyda się coś, co wzięłam z domu i Patryk strasznie się dziwił, dlaczego to biorę. Mianowicie, wzięłam z chaty airfryera. Dlaczego? Dlatego, że w sumie tak naprawdę nie wiedziałam, jakie tu będę miała dostępne sprzęty. A prawda jest taka, że w airfryerze zrobię sobie wszystko, bo i podgrzeję sobie jakiś posiłek, i zrobię sobie kurczaka, i zrobię sobie zapiekaną jaglankę, no wszystko, więc stwierdziłam, że skoro jedziemy autem, to przecież się zmieści. Moja druga miłość po Patryku. Czy wzięłam ze sobą też wagę kuchenną? Owszem. Myślę, że ogólnie z dietą dużo to jest kwestia nastawienia w głowie. Jeśli cały czas sobie powtarzamy, że jakieś posiłki, że są czasochłonne, nie mam na to czasu, nie chce mi się, to rzeczywiście tak będzie. Ale na przykład jeśli chodzi o ten mój jadłospis, to posiłki są bardzo szybkie do przygotowania. I też zrobienie troszkę innej potrawy dla Patryka nie jest jakimś większym problemem, bo to się robi jednocześnie. Tu się coś robi w airfryerze, tam coś gotuje i już. Jemy w tym samym czasie. Na każdych wakacjach, na których jestem, na każdych, ubieram się nieodpowiednio do warunków. Jak byliśmy w Los Angeles, pojechaliśmy na znak Hollywood, to tam są góry i można pochodzić, wiecie, po tych górach, ale my się ubraliśmy w dżinsy, w coś tam i nie było opcji, żeby iść. Dzisiaj stwierdziliśmy, że idziemy na zamek Hojnik i ja myślałam, że zaparkujemy auto, wiecie, chwilę podejdziemy, będziemy na miejscu, się okazało, że nie, a ja ubrana. Bluzeczka jak na randkę, w dżinsy i teraz się wspinam.
na samą górę, bo się okazało, że trzeba iść. Tak się rodzą Patryki. Pojawią się pewnie pytania, więc od razu mówię, że mata jest z Moon Holly. Ogólnie, jeśli chodzi o wszystkie moje maty, które widzicie na treningach w ciągu ostatnich 3 lat, to są właśnie maty z Moon Holly. Dla drużyny Codziennie Fit ta marka ma też kod rabatowy, więc jeśli chcecie, to zajrzyjcie do opisu i tam będą wszystkie informacje. Ona dlatego jest fajna, że jest cieniutka i leciutka i w przeciwieństwie do tych standardowych mat nie zwija się w rulon, tylko możecie zrobić tak, 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 tak. I wsadzić sobie do jakiejś torby, do plecaka, nie jest to ani ciężkie, jest wygodne, a potem rozkładacie i sobie w hotelu ćwiczycie na swojej macie, a nie na wykładzinie. Na pewno nie jest to mata, która się przyda w domu, bo jest moim zdaniem za cienka i nie ma takiej przyczepności jak te zwykłe, standardowe maty Moon Holly, ale na podróż się super sprawdza. Dobra, to mój ostatni dzień tutaj, więc ostatnia szansa na podejście do góry. Oby tym razem udało mi się przebiec na raz. Szczerze mówiąc, ostatnio tak jakby dojechało, że czuję mały niepokój. Ale jestem w stanie to zrobić. A jeśli jestem w stanie to zrobić, to by nam pocisnąć, wylądować na górze. Taylor na słuchawkach i lecimy. Taktycznie zaczynam bardzo, bardzo powoli, żeby mieć siły. No tu nie chodzi tylko o tę wydolność, wiecie, tlenową, ale też wytrzymałość mięśniową, nogi mocno dają w kość, pierwszy z górek za mną, czas na jeszcze 5. Ostatnio dotarłam dotąd, uwaga, przekraczam ten moment, dobra, patrzcie, finish. Jestem się mega dumna. No ta górka wcale nie była łatwa. W pewnym momencie myślałam, że nie dam rady, ale mówię, jak zawsze, zastaram się, ale zrobię. I udało się. Siła motywacji. Jestem tak zadowolona, że udało mi się pokonać tą górkę. Tym bardziej, że jak miałam 15-16 lat, to zawsze oszukiwałam i chyba nie wiem, czy kiedyś ją tak przebiegłam w całości. Wydaje mi się, że nie. Ewentualnie może zbiegaliśmy w dół, ale nigdy w górę. I to się świetnie łączy z tym, co zawsze mówię, że chcę być najsprawniejszą wersją siebie i w wieku 29 lat jestem dużo bardziej sprawna niż w wieku 16 lat i mam nadzieję, że to pójdzie do przodu, czyli każdego roku będę mogła sobie to mówić i każdego roku będę jeszcze sprawniejsza. Czuję się mega zmotywowana. Teraz czas się spakować i iść do domu. Papale się! Papa obrzydliwe robale, których nie mamy w Wrocławiu. Nara, wracam do miasta. Obiecałam sobie, że w tym tygodniu skończę temat oddechu i nauczę się czegoś konkretnego. Ale powiem wam szczerze, że im bardziej zagłębiam się w ten temat, tym bardziej widzę, jak bardzo jest to... omawiane w stylu laniu wody, wiecie o co chodzi, zamiast przejść do konkretów, powiedzieć jakie są wzorce oddechowe, jak się oddycha podczas takiego wysiłku, jak się oddycha podczas takiego wysiłku, na co trzeba zwracać uwagę, to wszystkie te książki, wszystkie te opracowania, które czytam, robią wszystko naokoło i dopisują do tego bardzo dużo filozofii. Została mi część taka bardziej ćwiczeniowa, więc przeniosłam się właśnie do tego pokoju, stwierdziłam, że zaraz rozłożę matę i będę na bieżąco też robiła te wszystkie ćwiczenia, żeby je sobie lepiej przyswoić. Wiadomo, praktyka, czyli mistrza. Odpalam laptopa, odpalam platformę kursową i lecę z tematem. Mam nadzieję, że rozkminię to. Szykuję się właśnie do konsultacji z dietetykiem sportowym, z którym podjęłam współpracę. Będziemy podsumowywać pierwszy tydzień, pewnie mnie będzie pytał, czy wszystko było jasne, czy wszystko zjadłam tak, jak miałam zjeść, czy coś było inaczej niż w planie. Ale powiem wam szczerze, że jest to bardzo motywujące, że wiem, że raz tam w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie będę z nim rozmawiać, no bo jakby wiecie,
trudno nagle olać tą całą rozpiskę i nic z tego nie robić, jak wiesz, że potem ktoś z tobą będzie o tym rozmawiał i będzie oczekiwał. Dobra, ale mam swoje notatki, robiłam je przez cały tydzień. Wiem, gdzie, jakie pytania zadać, wiem, jakie miałam wątpliwości, gdzie robiłam jakieś podmianki, wszystko notowałam na bieżąco. Znam siebie i wiem, że gdybym to zostawiła na przykład na kolejny dzień czy coś, to człowiek zapomina o tym, co jadł, że tu gdzieś coś podjadł, tu coś zamienił, więc starałam się od razu w trakcie posiłku pisać po prostu długopisem na rozpisce co i jak, żeby potem nie zgubić wątku. I cieszę się, że to robiłam, bo teraz bym na pewno tego nie pamiętała. Czuję się ogólnie dobrze na tym. Nie brakuje mi energii na treningach, to na pewno. To jest bardzo ważne pytanie, właśnie jedno z pierwszych. Tak. Ja zadaję, proszę mówić, bo... I od tego gadania o jedzeniu zgłodniałam, więc muszę podgrzać sobie obiad, który zrobiłam wczoraj. Obgadaliśmy cały mój jadłospis, wszystkie moje wpadki, wszystkie rzeczy, które gdzieś tam mi nie pasowały albo które chciałabym zmienić, i mam już plan działania na najbliższe dni. Głównym celem mojej współpracy z dietetykiem sportowym jest posiadanie większej ilości energii na treningach, ale też jeszcze podkręcenie siebie i bycie najsprawniejszą wersją siebie. Chcę spróbować, jak to jest, kiedy masz dietę dopasowaną na miarę, kiedy wszystko jest takie, jak powinno być u sportowca. No i stwierdziliśmy, że do kolejnego piątku jeszcze będę kontynuować ten jadłospis, który mam. Czekajcie, bo odmierzam ofalę. Więc do piątku mam ten sam jadłospis, żeby zobaczyć, czy razem ze zwiększeniem intensywności i objętości treningów nie będę dalej głodna, będę dalej miała energię, wiecie, wszystko będzie grało, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A potem będzie kolejna modyfikacja. Powiem wam szczerze, że jestem po tym tygodniu zaskoczona, bo myślałam, że dużo ciężej będzie mi utrzymać tą dietę, dużo ciężej będzie mi walczyć z tym, że jest jakiś brak czasu, albo właśnie, że jedziemy do domku w górach, a okazało się, że naprawdę jadłospis był tak rozpisany, że dość łatwo sobie z tym radziłam. Oczywiście było trochę wpadek, na przykład wczoraj wleciał, nie wiem jakim sposobem, mi do ust Magnum Almond, nie wiem jak to się stało. Kilka razy też pozamieniałam jakieś owoce, warzywa, żeby dostosować to do tego, co mam w lodówce, ale mimo wszystko uważam, że całkiem dobrze mi poszło. Na początku, jak zobaczyłam ten gotowy jadłospis, to miałam troszkę wątpliwości, bo nie do końca moje smaki, bo ja wolę to czy tamto, ale naprawdę nie było tak źle i przez większość czasu byłam naprawdę zmotywowana, żeby się tego wszystkiego trzymać, tym bardziej, że kurde, czuję się naprawdę super, czuję, że mam energię, niczego mi nie brakuje. Nie mam zbytnio uczucia głodu pomiędzy posiłkami, nie mam jakby za dużo zachcianek, wiecie, nie chce mi się czegoś. Po prostu jem te posiłki, które mam jeść i po nich jestem syta i tak jakby usatysfakcjonowana. Więc fajnie jest to widzieć i jestem ciekawa, jak to wszystko się rozwinie na przestrzeni czasu, bo wiadomo, że tydzień to jeszcze nic tak naprawdę. Też nie jest tak, wiecie, że ja teraz będę już do końca życia wszystko odmierzać, ważyć i nie wiadomo co robić, ale chcę w trochę inny sposób podejść do tej diety. Dlatego, że im więcej się uczę jako trener, tym bardziej widzę, że jednak ta moja aktywność jest ponad normę. Jest już to sport półprofesjonalny. Moje jedzonko zrobione. W związku z tym chcę dla siebie i dla swojego ciała jak najlepiej. Także zobaczymy, jak będę się czuła po miesiącu. Mało solne są jakieś... Jest inny level ogórka. To jest nad ogórek, nie? Przy okazji pokażę wam, jak wygląda mój obiad, bo na początku byłam przerażona porcjami. Zobaczcie, ile tu jest nawalone. Objętościowo dużo więcej niż jadłam wcześniej i pierwsze dni nie dojadałam, ale teraz już powoli zaczynam się przyzwyczajać. Nad ogórek. Pierwszy tydzień był super, ale jestem ciekawa, dokąd mnie to zaprowadzi na przestrzeni miesiąca, wiecie, dłuższego czasu. Zobaczymy. Miałam wrażenie, że po całym tygodniu zgłębiania tematu oddychania i po skończonym kursie będę już wiedziała wszystko, co mnie interesuje, a okazało się, że otworzyłam kompletną
puszkę Pandory, albo po prostu jakąś studnię bez dna. Okazało się, że temat jest dużo grubszy niż sądziłam i będę musiała się jeszcze troszkę doedukować. Mam zamiar też kupić pewne gadżety, które pomogą mi oddychać idealnie i tak, jak powinno się to robić naturalnie. I mam nadzieję, że uda mi się to zrobić właśnie w przyszłym tygodniu. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten weekly vlog Wam się podobał i pamiętajcie, że kolejny odcinek w środę o 17:00. Hejo!